pierwszej w nocy i nie było nic, nie było wiadomo, co się wiesza i o godzinie 12.45 musiały się kończyć zdjęcia. Pokazać swój kurs, czy jakiś tam styl street, to mało, no ale jakoś się udało chyba. Aż to są takie dzisiejsze zdjęcia, bo teraz tak się robi. My tak trochę inaczej robiliśmy te 20-30 czy więcej lat temu. Po prostu jestem w szoku, że w ogóle ja taki mało lat tutaj się znalazłem. Młodzież dzisiaj właśnie lubi robić takie antyzdjęcia, które potem się okazuje, że są całkiem dobre i mają swoje ręce i nogi. Tylko ja muszę tego niekoniecznie muszę być za tym. Moje fotografie są za ładne, właśnie za normalne, właśnie tak za słodkie w pewnym sensie. Fajnie się czuję, bo kurczę, jest taka pierwsza, taka dosyć poważna, no poważna na maksa wystawa, no bo kurczę, zostałem zaproszony przez Pawła Tarasiewicza z Odnowy i na tej wystawie jest fotografię i Rolkego i po prostu i innych znanych fotografów. Dzisiejsze fotografie czasami gorsze zdjęcie, tym jest więcej bardzo szanowane, co mi trochę martwi, bo to jest bardzo niebezpieczne, bo ja też mogę znaleźć dużo złych zdjęć, mogę je pokazać, ale się wstydzę. Sobie wybrałem to, co uważałem, że będzie fajne i przedstawiłem to tak, jak czułem. Jak ja robiłem moje zdjęcia tutaj, te które są tutaj, większość tych, ja byłem młodszy niż od Ludwiga. To jest prosta fotografia, ale jak najbardziej prawdziwa. Na metrze ratu już zobaczyłem wybitą szybę, no i wybita szyba, no to jest w ogóle no coś pięknego dla mnie, więc zobaczyłem, co przez tą szybę widać, jakby co przez to okno widać, no przez to okno zobaczyłem blok pod pewnym kątem, no i tak powstała ta fotografia. Bo to jest taka antyfotografia właśnie, anty wszystko, więc młodzież zawsze jest zbuntowana i to jest takie zbuntowane zdjęcie. Fajnie, że my jesteśmy przedstawieni razem. Tak naprawdę ja wtedy byłem młody, tak jak oni są teraz. Czyli właśnie jesteśmy równi, tylko że 30 lat między nami przeszło, ale ten sam poziom był ich teraz, jak i mój wtedy.